Cześć! Witam Cię na kolejnej lekcji poświęconej czasownikom nieregularnym. Dzisiaj powiemy sobie o słowach bleed, blow, break, bring oraz build. Wszystkie trzy formy tych czasowników przedstawię na przykładach zdań w trzech czasach gramatycznych: present simple czasie teraźniejszym), past simple czasie przeszłym, prostym) i czasie present perfect (czyli czasie teraźniejszym dokonanym. Na tym slajdzie znajdują się krótkie zasady budowy tych czasów, więc możesz tutaj się zatrzymać i sobie to przeanalizować. Lub zachęcam cię do obejrzenia pełnych odcinków poświęconych tym czasom, jeżeli masz jeszcze z nimi jakiś problem. Przejdźmy teraz do kolejnego słówka, czyli krwawić. Bleed, bled, bled. Bleed, bled, bled. I przykłady zdań. Your nose bleeds too often, don't you think? Twój nos krwawi zbyt często, nie uważasz? Before I learned to ride a bike, my knees bled regularly. Zanim nauczyłem się jeździć na rowerze, moje kolana krwawiły regularnie. Have you ever bled after a fight with other guys? Czy kiedykolwiek krwawiłeś po bójce z chłopakami? A teraz spróbuj sam wypowiedzieć trzy formy słowa krwawić. Bleed, bled, bled. Bleed, bled, bled. I kolejne słowo to blow, blue, blown. Czyli wiać lub nadmuchać. Blow, blue, blown. I przykłady zdań. Winds blow a little too strong in my country. Wiatry wieją trochę za mocno w moim kraju. When was the last time you blew a balloon? Kiedy ostatnio nadmuchałeś balon? I'm so happy that tornado hasn't blown my house down. Tak się cieszę, że tornado nie zdmuchnęło mojego domu. Spróbuj teraz wypowiedzieć trzy formy słowa: wiać, nadmuchać. Blow, blue, blown. Blow, blue, blown. Kolejne słowo to break, broke, broken. Złamać, stłuc, popsuć. Break, broke, broken. I przykłady zdań. My car sometimes breaks down, but I don't want to change it. Mój samochód czasem się psuje, ale nie chcę go zmieniać. I think I broke my hand yesterday, but my motorbike still looks nice. Chyba złamałem wczoraj rękę, ale mój motor wciąż wygląda ładnie. Do you think he has broken my window? Czy sądzisz, że to on stłukł moje okno? Spróbuj teraz sam powiedzieć trzy formy czasownika złamać, stłuc, popsuć. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Kolejne słowo to bring, brought, brought. Przynosić. Bring, brought, brought. I przykłady zdań. Shall I bring you a tissue? Przynieść ci chusteczkę. Finally, he brought a sugar cube especially for me. Na koniec specjalnie dla mnie przyniósł kostkę cukru. Who has brought the presents? Kto przyniósł te prezenty? Spróbuj teraz sam wypowiedzieć trzy formy czasownika przynosić. Bring, brought, brought. Bring, brought, brought. I ostatnie słowo na naszej dzisiejszej liście to build, belt, belt, Czyli budować. Build, built, built. I przykłady zdań. People don't build castles anymore. Ludzie nie budują już zamków. Nobody knows how they built the unique tower. Nikt nie wie, jak zbudowano tę wyjątkową wieżę. It's the tallest building people have ever built. To najwyższy budynek, jaki ludzie kiedykolwiek zbudowali. Spróbuj teraz sam wypowiedzieć trzy formy słowa budować. Beld, belt, belt. Beld, belt, belt. A teraz krótki test. Jak powiemy krwawić w trzech formach? Bleed, bled, bled. Wiać, nadmuchać. Blow, blue, blown. Psuć, tłuc, łamać. Break, broke, broken. Przynosić. Bring, brought, brought. Budować. Build, built, built. A teraz w drugą stronę, co oznacza break, broke, broken? Psuć, tłuc, łamać. Bleed, bled, bled. Krwawić. Build, built, built. Budować. Blow, blue, blown. Nadmuchać. Bring, brought, brought. Przynosić. Przyjrzymy teraz się błędom w zdaniach. Moi kuzyni znów popsuli moje zabawki. My cousins have break my toys again. Jest to zdanie niepoprawne, ponieważ po have spodziewamy się czasie formy czasownika, czyli broken. My cousins have broken my toys again. Czy zbudowali ten most w roku 1980? Did they build the bridge in 1980? Jest to zdanie błędne, ponieważ po did spodziewamy się pierwszej formy czasownika, czyli build. Did they build the bridge in 1980? Spójrz, przeniósł dla nas więcej owoców. Look, he has bring more fruit for us. Jest to zdanie błędne, ponieważ po has spodziewamy się trzeciej formy czasownika, czyli brought. Look, he has brought more fruit for us. Czy wczoraj też tak mocno wiało? Did it also blow so much yesterday? Jest to zdanie błędne, ponieważ po did używamy pierwszej formy czasownika, czyli blow. Did it also blow so much yesterday? To dziwne, że Twój palec zawsze krwawi, gdy musisz posprzątać. It's strange that Your finger always bleeds, when you have to tidy? Niestety w present simple używamy sobie pierwszej formy, dopiero do niej dodajemy końcówkę S. Bezokolicznik lub ta nasza pierwsza forma to właśnie bleed, stąd powiemy sobie: It's strange that Your finger always bleeds, when you have to tidy. Na koniec mam dla Ciebie takie dwa zdania. How often do you break different things at home? Jak często psujesz różne rzeczy w domu? Have they built many houses in your neighborhood recently? Czy ostatnio zbudowano wiele domów w twojej okolicy? Na dzisiaj to wszystko. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie tej lekcji. Zapraszam do kolejnych, na pewno będą do usłyszenia. Cześć.